Złoty chłopak, odcinek 197. Suna chce rozwodu. Seiran i Ferit spotykają się potajemnie. Suna zwraca się do Ferita o pomoc, aby rozwieść się z Kają. Zobaczcie, co wydarzy się w odcinku 197 tureckiego serialu Złoty chłopak. Zerin i Serter ponownie spotykają się w szpitalu. Zerin pyta go, dlaczego tam jest, i mówi mu, że Pelin nie chce z nim rozmawiać. Serter zapewnia Zerin, że jest tam z troski o Pelin, a nie po to, by jej zaszkodzić. Zerin kwestionuje jego motywy, pytając, dlaczego niepokoi Pelin, jeśli twierdzi, że się o nią troszczy, i sugeruje, że spotkanie z nim tylko przyniesie Pelin ból. Wyraża swoje rozczarowanie tym, że wszyscy inni zdają się ignorować sytuację, nie uznając jej wpływu na jej córkę. Serter zgadza się z Zerin, przyznając, że wszyscy inni poszli dalej, ale on wciąż martwi się o Pelin. Zastanawia się, czy powinni udawać, że nic się nie stało, i prosi Zerin, aby tego nie robiła. Zerin prosi, aby dał Pelin trochę czasu na wyzdrowienie i obiecuje zorganizować ich spotkanie później. Serter przyznaje, że czuje się odpowiedzialny za to, co się stało, nawet jeśli nie jest winny, i jest gotów zrobić wszystko, aby naprawić sytuację. Wyznaje swoją miłość do Pelin i pragnienie, aby znów była szczęśliwa, prosząc Zerin, aby trzymała ją z dala od Ferita. Akin organizuje tajne spotkanie Seiran z Feritem. Ktoś robi im razem zdjęcia i wysyła je do Kazima. Ferit mówi Seiran, że nie chce żyć bez niej. Seiran odpowiada mu, że bycie razem będzie bardzo trudne po tym wszystkim, co się stało. Ferit zauważa, że nie powiedziała, że nie chce być z nim ani że go nie kocha, tylko że będzie to trudne. Nalega, że już wcześniej stawiali czoła takim trudnościom i pyta, dlaczego uważa, że nie mogą ich pokonać tym razem. Ferit mówi Seiran, że mogą przezwyciężyć wszystko, jeśli będą razem. Seiran ma wątpliwości, ale Ferit nalega, że sobie poradzą, i prosi ją, aby mu zaufała. Mówi jej, że jeśli nie chce mieszkać w rezydencji, mogą mieszkać gdzie indziej, byleby byli razem. Ferit nalega, aby Seiran wyraziła swoje zdanie, ale prosi ją, aby najpierw wróciła do domu i pomyślała o ich szczęśliwych chwilach razem, zanim podejmie decyzję. Para dzieli długie uściskanie, zanim się rozstają, kiedy Seiran wraca do domu ojca, spotyka się z Oksem. Ostrzega go, aby zostawił Orhana i Korhana w spokoju. Oks sugeruje, że jeśli Seiran i Akin chcą się lepiej poznać, może łatwo rozwiązać problem Orhana jednym telefonem. Jeśli jednak nie chce mieć z nimi nic wspólnego, powinna trzymać się z daleka od ich spraw. Oks mówi Seiran, że nie uważa, że Orhan może wyjść z więzienia, po czym życzy jej dobrej nocy i odchodzi.
Kazem potajemnie podsłuchiwał ich rozmowę. Suna mówi Feritowi, że chce rozwodu z Kają, ale nie chce wracać do domu ojca i prosi go o pomoc. Ferit obiecuje jej pomóc, dodaje, że jeśli on i Seiran się pogodzą, wezmą Sunę ze sobą, aby razem zamieszkać, co według niego będzie wspaniałe. Suna jednak nie jest zachwycona tym pomysłem, marzy o zajęciu miejsca swojej siostry w sercu Ferita, a nie o widzeniu Seiran szczęśliwej z nim. Złoty chłopak, Odyssey 128. Seiran łamie serce Ferita, aby uratować jego ojca. Ifakat zwraca się do Sehmus o pomoc dla Orhana. Aby uratować Orhana, Seiran kłamie Feritowi, że jest zakochana w Akinie, aby go odtrącić. Zobaczcie, co wydarzy się w odcinku 128 tureckiego serialu Złoty Chłopak. Ifakat spotyka się z Sehmus w restauracji i prosi go o pomoc dla Orhana. Wyraża swoje wątpliwości, że Kazym wycofał skargę bez problemów. Sehmus zgadza się, zauważając, że Kazym nie wygląda na osobę, która łatwo przebacza, i sugeruje, że Ifakat coś zauważyła. Ifakat mówi mu, że Orhan jest niewinny, i apeluje do niego jako jego zięcia, aby dowiedział się więcej od Kazima. Podejrzewa, że nawet jeśli Kazym nie jest bezpośrednio zaangażowany, prawdopodobnie wie, kto stoi za tym, co się stało. Sehmus decyduje, że nie powinno się w to angażować Nuchent, ponieważ ich małżeństwo i tak przechodzi trudności. Chce zachować ich współpracę w tajemnicy przed nią, zauważając, że nawet nie wie o ich spotkaniu. Ifakat drażni go, pytając, czy boi się swojej żony. Sehmus odpowiada z humorem, sugerując, że ponieważ oboje wyglądają dobrze i mają pewną chemię między sobą, ludzie mogą pomyśleć, że są idealną parą, jeśli ich zobaczą razem. Dlatego lepiej, żeby Nuchent nie wiedziała, aby uniknąć nieporozumień. Tymczasem Pelin, która nie może być bez Ferita, wymyka się ze szpitala i wsiada do taksówki. Serter i Ferit ponownie się konfrontują, ale Akin interweniuje i uspokaja sytuację. Seiran, aby uratować Orhana, łamie nadzieję Ferita na ponowne zejście się, mówiąc, że ona i Akin są parą. Ferit jest zszokowany i kwestionuje słowa Seiran. Seiran wyjaśnia, że chce iść własną drogą i że dopóki Ferit jest w jej życiu, to jest niemożliwe. Ferit jest zdezorientowany i pyta, dlaczego nie może być z nim, wspominając, że wcześniej powiedziała, że Akin jest tylko kolegą z koledży. Seiran mówi, że Akin jest właściwie siostrzeńcem przyjaciela jej ojca z Antep. Ferit oskarża Seiran, że mówi to wszystko, ponieważ jej ojciec ją zmusza. Seiran upiera się, że mówi prawdę, i zastanawia się, dlaczego Ferit jej nie wierzy. Ferit odpowiada, że czuje jej miłość do niego.